Jedziemy z koksem. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nie ze słonecznego Żywca. Tutaj jestem gościem u mojego serdecznego kolegi Konrada. Konrad zaprosił mnie do siebie. Chcemy zacząć taki cykl. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, firma się do tego przychyli, to jeżeli ktoś mnie zaprosi, ja przyjadę, będę w stanie tam z tą osobą popracować 2 dni. Przywiozę produkty Lechlera. Na tych produktach będziemy pracować, każdy będzie to mógł poznać. Oczywiście przyjadę swoim Golfem 2. O, no piękny golfik, gdzie? A dzisiaj korzystam po prostu z gościnności Konrada, który jest kolegą, był u nas na szkoleniu. Mamy taką, powiedzmy, swoją więź koleżeńską, bo nadajemy na tej samej fali. I Konrad tutaj opowie o swojej kabinie, bo powiem wam, że tam widziałem ją też, powiedzmy, na zdjęciach i na filmie, a w rzeczywistości robi, powiedzmy, większe wrażenie, bo jest, powiedzmy, bardzo obszerna, fajnie zrobiona, czyściutko, fajnie grzeje. No naprawdę jestem pod wrażeniem, bo, powiedzmy, na żywo to jest dużo lepsze. No i Konrad, opowiadaj, bo dobrze, wiadomo, pierwszy filmik, że tak powiem, ja jestem jakimś aktorem, więc wszystko mówię tak, jak leci. No tutaj, jeśli chodzi o tą, jakby, może kabina to za duże słowo, ale jest super. Można powiedzieć, że tutaj mamy nagrzewnicę w środku wodną, która tam nagrzewa to jakby powietrze i cały czas możemy to lakierować nawet zimą przy 20 stopni. Ile tam zależy, ile sobie ustawimy, tam jeszcze mamy taki termostacik. Tu jeszcze może pokażę, tutaj Konrad ma od razu kontrolę temperatury, ma taki termometr. Tak. Jest tam, powiedzmy, sonda, która mu łapie to, powiedzmy, pod filtrami. Tak. Przez filtr powietrze jest filtrowane. No jak włączymy podgląd, ile mamy na piecu, w tej chwili nie jest to jakoś tam mocno napalone. Tak, tu jest podgląd, powiedzmy, ta temperatura, która oscyluje 20 stopni. O, jest około 20 stopni, czyli taka optymalna do lakierowania. Nadmuch. Tak, teraz wyłączę na chwilę, żeby to nie marnować bez sensu, bo teraz się nie pali. No, grzejniki, wiadomo, żeby sobie to wszystko oklejać. Tak, to przygotowywać. Przygotowuję w drugim pomieszczeniu, ale ogólnie wiadomo, trzeba odkleić, trzeba coś tam. Ściany ma Konrad zabezpieczone folią, lampy są zabezpieczone folią. Jest to jakby napryskane płynem, żeby nie było, powiedzmy, pyłu, żeby nie było wtrąceń. W boki są teraz włączone. Są też lampy, powiedzmy, w tych skosach, tak jak w kabinie. Boki Konrad mówi, że zamontował dodatkowo, to jakby mu poprawia oświetlenie przy lakierowaniu bocznych części samochodów. No, można zobaczyć podkład, wychodzi czyściutko nawet na podkład. No wiadomo, na podkładzie to nie ma co oceniać, ale nawet przy lakierowaniu jakichś masek, całościówek, to powiedzmy, tego syfu jest bardzo mało. No tam wychodzi naprawdę czysto, bo Konrad mi przysyła filmy, no to zawsze mogę, powiedzmy, podglądnąć, zobaczyć. Tak. Zawsze ta robota jest zrobiona fajnie, starannie, no bo Konrad jest dobrym lakiernikiem, a jeszcze oprócz tego ma jakby zamiłowanie do tego, bo on kocha to, co lubi. No i to jest moja pasja. No to jest właśnie jego pasja, więc to jest jakby, że on nie robi to tylko za pieniądze, tylko on to lubi robić. Nawet jak mi coś tam nie wyjdzie, bo wiadomo, całe życie człowiek się uczy. Choć jest coraz lepiej, myślę, że już to fajnie wychodzi na przestrzeni tych lat. No i wiadomo, to wszystko sobie tak własnymi rękoma powoli robiłem i będę to ulepszał, tak? Tam jeszcze druga szlifiernia powstanie. Teraz tutaj lakieruję zimą, można powiedzieć, latem. Latem wiadomo. I tu jeszcze może Konrad opowiesz o tej ścianie, no nie? Bo ta ściana to jest praktycznie, tam jest odciąg, prawda? Tak, tam jest odciąg, nie jest to w dół wyciągane, w bok. Wiadomo, w dół może to jest jednak jeszcze lepsze rozwiązanie, aczkolwiek na przykład jak malujemy elementy, to też jest bardzo fajne. I tutaj Konrad jakby zastosował pierwszy taki fit, to nie wiem, to jest, nie pamiętam, on jest ogólnie kartonowy, tak powiem. Tak. On ma swoją nazwę, nie pamiętam dokładnie. I za nim znajduje się fit, powiedzmy, paint stop. Tak, paint stop jest w środku. I to fajnie, tutaj działa na ciśnieniu, że po prostu nie ciągnie mi z zewnątrz tego syfu. Tylko czyli wszystko działa tak, powiedzmy, jak w komorze lakierniczej, tak, że tak. Jest większy naddatek powietrza tutaj, czyli więcej powietrza się dostaje tutaj do tej komory, niż z niej jest wyciągane, czyli panuje tu nadciśnienie i nic nie wpadnie, bo każdą szparą, powiedzmy, powietrze jest wypychane stąd na zewnątrz. Dokładnie. Mamy tu podłogę taką PCV. Ona, wiadomo, jak są całościówki czy coś, nam zawsze troszeczkę można wodą zlać. Jest to do baz konwencjonalnych, to tam nic nie przeszkadza, można sobie robić.
Zobaczcie jeszcze dodatkowo, ile tu Konrad ma grzejników, no że, jak, jest, że, jak, że jak to potem chce wysuszyć, to naprawdę tych grzejników tutaj jest, ma czym zagrzać. Ten samochód jak jest polakierowany, to on tu zostając na noc elegancko wysycha, bo to też jest ważne, bo czasami spotykamy się z tym, że ktoś użył dobrego produktu i zostawił to powiedzmy w temperaturze bliskiej zeru. I potem to mętnieje. Tak, i potem się dziwi, co się stało, no żeby każdy produkt wyschnął, no to musi być dostarczona energia w postaci ciepła i wtedy następuje to wiązanie tego produktu z utwardzaczem. Dokładnie, bo dzisiaj wiadomo, nie jestem jakoś super ogarnięty, bo szlifujemy tam. No ale to po prostu na tym właśnie to polega, że pokazujemy wszystko tak jak jest w pracy, tak. Wiadomo, że nie ubierzemy się w garnitury. No właśnie, jakbym wiedział, żebym się ubrać w garnitur. No ale myślę, że to fajnie będzie, można sobie wzorować, polecam takie rozwiązanie, bo nie jest to jakieś bardzo... Że tak powiem, no wiadomo, trzeba sobie przeliczyć wszystko, czy kabinę, czy pomieszczenie, tak? No. Konrad, dziękuję Ci za to zaproszenie. Dziękuję Ci, że jakby mogłem dzięki Twojej pomocy rozpocząć ten cykl. Ty jeszcze weź telefon i tylko pokaż, że to nie głos. Tak, że to nie jest podstawione. Że ja tu jestem. Pozdrawiam wszystkich. Jestem tutaj u Konrada. Widzicie mnie? Tak jest. Z całej okazałości. Jeszcze troszeczkę. Lakiernik gruby, nie. Nie, no, nie jest źle. Jakiś dubler. No. Dobra, tak, pozdrawiamy. Także Konrad, pozdrów wszystkich ze swojej miejscowości. To jest to miejscowość? Oszkowice to jest centrum Polski koło Piątku. Geometryczne można powiedzieć. Województwo łódzkie, no nie? Czyli tutaj z wszystkich okolic swoją dziewczynę pozdrawiam, bo na pewno obejrzy filmik. Ja też pozdrawiam Twoją dziewczynę, bo miałem okazję ją poznać. Bardzo sympatyczna. Tak. Dziewczyna. Także to jest tak, jakbyś trafił szóstkę w Totka, jak Ci mówiłem. Nawet siódemkę. Jeszcze byśmy pozdrowili Dawida DSD. Dawida DSD oczywiście, bo zawsze tam doradzi coś. I Marka ze Starogardu Gdańskiego. Marka, no i nie? Sebastiana, kolegę. Tam. Tak, i Sebastiana. No i Czarka pozdrowimy. No. I Czarka pozdrowimy, na którego czekamy, no nie? No, mogę przyjechać, ale coś tam chyba wypadło. Ale coś mu wypadło. Dobra, to dzięki wielkie, na razie.